znaleźliśmy po cichu jaskinię na Kailasa i znaleźliśmy na następną jaskinię wyrytą. Jak do niej dotrzeć? Idziemy. Jest przejście? Weź zobacz, żeby tam nie siedziały rzeczywiście jakieś stworzenia najpierw. Co tam jest? Mnichowy zestaw? Co tam się dzieje? Ten symbol. Symbol płodności, tak, symbol seksu. Ale ofiary na tym składali i ucinali? Nie, nie wiem. Czemu jest ten cycek wypływ? Nie wiem, może i dzieci tu ucinali głowy. Tu by weszli? No tak, nie widać na grobowe. No tutaj to nikt nie ma. Ale grobowe. Nie, to nie trzeba. Nie, chyba nie. To liść. Weź to już nogą. Grubo tu jest. Małe krzaki, tam nie dojdziemy dalej. Jak tam się przedostać? Bez jakiegoś maczety to się nie dostaniemy, nie? Co? Masz kamerę, weź tam sfiruj w środku. Wsadzamy. To nie jest oryginalny kamień stąd. Całkiem inny kąty wszystko. Oho, może być. Czekaj. I w każdych co byliśmy... Latarę. Weźmy latarę. No tutaj to naprawdę inne. To już wszystko niedoszane. Jeszcze nic nie wyskoczyło. Nic nie będzie. No i czemu jest tu taki starty? Tu, sam szczyt. Widzisz, jest pościerany. Kurwa, rzeczywiście by tu coś kładli, jakieś ofiary. Mało kto nawet dotyczył tego. No. Już nikt nigdy tego tutaj... Ja wiem, co tu jest pod spodem. Grubo. Czemu te wydłużenia są, zobacz, za tobą? Za tobą, zobacz, wyżłobienie. I znowu maszynowa obróbka w tamtych jaskiniach. I znowu ten sam ten. Patrzcie, tu jest złamany. Aha. Jaka twarz Buddy, widzisz? Twarz Buddy, czy... Aha. Czyli ten jest lepiej zrobiony niż tamtym boku. Takie same tutaj nawiercenia na tych... Na rogach. Aha, dziury, dlaczego? Bo drzwi może to były. Może drzwi. Woda się tu jakaś zbierała, w każdym razie na pewno. Po czym uznajesz, że węże to były? No, jest słucha, a nie to liść. To liść, nie straszne. No, rzuciło się, nie będzie wydawało. Nie żyło się, bo to zabytek, no. Dzień następny? Następny, ale czyli służy kończy. W drugą stronę. Patrz, jaka obróbka. Zobacz. Maszynówka w chuj. Tam jak jest grubo, nie wierzę. Patrz.
Ale wykończyli malinę. Czekaj, przy zajrzeniem najpierw trzeba oświetlić tam wszystko, czy tam nic nie siedzi, czekaj. Czekaj, tylko jeszcze to sfilmuję, co to jest? Czekaj, zęby, pokaż. Nie, nie, tu odpadły już, to jest już odpadło. Myślisz? Tu już jest, tu mamy wykończone ładnie. Zęby są z boku, czyli nie całe wykończyli. No. Z jednej strony. A to mi budy nie przypomina, to nie mi bardziej. A nie, to kobieta, kobieta. Kobieta. O, głowa, okay, tu. Okej, okay, tak. Kobieta wyglądała z daleka jak Egipt, nie? No, no, oczy. nie wykończyli chłopcy. Dobra. A z tej strony tutaj, o, tutaj, z tej strony. O. To jest Shiva. Z wężami chyba, co? Jaś, to musimy przemyśleć potem. Może i tak być. Na górze miałem stałby. Nie jest to. Czekaj, jeszcze nie tam są jakieś pająki. Czekaj. Czy patrzę, czy leży, nie ma, dobra. Tu nic nie ma. Nic nie ma, dobra. Patrz, jest rynna i wychodzi na zewnątrz. I wychodzi na zewnątrz. Ale tu śmierdzi już. Tu jakieś zwierzęta? No, tu jakieś owady. Tam bym raczej nie zachodził. Ale to już całkowicie inne. Dobra. I nie wsadziliby tego, bo to nigdy nie był czworokąty, tylko zawsze był ośrodkowy, dwunastokąty. No i nie. Co innego, nie? Poczekaj, nie chcę po tym chodzić, bo idę na lewo sobie. Jakieś pająki są dziwne. A, tam nie, on jest niemy. Czekaj, ja sobie wyjdę. Czy mi być, a ja tam wyjdę. Masz lampę jak chcesz. Masz tą lampę jeszcze, jak chcesz. No, wystarczy. Ale nie, to nie było, nie mogło się to zapaść, bo gdzieś urobek musiał być. Ktoś tu na pewno przychodził na ceremonię, bo są jakieś tam papierki. No, nikt tego nie wydubał teraz, nie wyrzucił tego. No raczej nie. Tylko wiesz, te małe rodzidła mnie zastanawiają, bo one są znowu rane. No, znowu są na górze, co? Ty masz rację jednak, że one były dopiero później, widzisz, tu masz resztki. Resztki jeszcze jakieś do malowania. Oni dali to na samą górę jako wykończenie. Zgadza się, tylko wiesz co mnie zastanawia? Jak masz tu na przykład malowidło, ono jest odtąd dotąd ma zagłębienie, a w środku ma dwa. Więc tak jakby pominęli jedną dziurkę, więc ktoś to potem wykańczał. I się mogło to być nawet setki lat po tym, jak to zrobili i wtedy tylko chcieli jakoś wykończyć, żeby to jakoś wyglądało już i połatwić. Nie? Można się domyślać tak naprawdę, nie? Bo odpowiedzi może być. Co jest tu, idealnie wygląda materiał, jaki używali, wszystko. I farby, wszystko jest zachowane idealnie. A sobie przyjdź do spiska, bo to warto zobaczyć. Ale co mały malowidło? No, używali warstw kilku. Widzisz, najpierw jest coś innego nałożone, później coś drugiego. Zaprawa taka jakby z błota, z włosiem jakimś. Tak. Tak wygląda. Albo z trawą. I na wiesz jakaś gipsowo podobna. I tak. Jeszcze trzecia, na której była farba. Tak. Się zaprawy. Dobra, dziwnie. Wszystko to musiało spaść na ziemię. Dobra, tam jest wąż, nie? Chodź, spierdol. Jest wąż? Znaczy jest skóra węża, na pewno. Widziałeś ją? Gdzie? Tam dalej, głęboko. Tam głęboko. Nie, nie tu, nie tu. Tam w głąb, w głąb. Tam. Jak tam gorąco? Jezu, i tutaj wyszło na zewnątrz, ale po co ta drynienka? Bo ja tego nie rozumiem. No, ta rynna tutaj jest strasznie zimna. To drynienka to była, no musi być jakaś płynie. Coś musiało wypływać. No to co? Dawali do ofiary, kerby wypływały? Może być. To jest kurwa. Może, no, jedyne wytłumaczenie. Jak myjemy zwierzęta, oni jedzą. Nagram to trochę, co tam grzebiesz. Ale się to kruszy, kurwa. Wiesz, jak to jest ciepło? No ja czuję stąd, dlatego wysiadłem. Może
możemy się pobawić w wiatrowych archeologów, kurwa. Nawet sobie pokopać, kurwa, człowieku. Marzenie moje. Zajebiście. Czyli misa, czyli ktoś tu przyniósł i położył. Czyli misa, no ciekawie zrobione. Ładnie misa obrobiona, położona na tym, nie wiadomo co w środku, nie wiadomo jak. A to jest ruchomo? Weź spróbuj to ruszyć. Nie, twarde. To jak oni to by wycięli w środku? Dali to i do środka tego użyli. A może tak, się zeszło, się sklepiło. Tylko ma różne... No bo krzywo włożyli po prostu, no to się zdarza. To do energii czy do czego? Mamy trójkątne wiercenia. I to mamy proszę jeden, bardzo. Drugi, nie, trzeci. To są zwykłe wiercenia, nie trójkątne, ale to też... Patrzcie tutaj z góry na dół. Jest, czekaj. To wiercenie. Jest trójkątne wiercenie. Kurwa, jest! Cyk. Jest trójkątne wiercenie, masakra. Z tej strony też masz? Jest, następne. I tutaj też masz duży, tylko jeszcze większy? Masz. Te już są zalane wodą. Zalane. Tutaj się naszukaliśmy się cały dzień. Ale jazda jest. Wow. Wow. A to następne cudo. Zdążymy przypadkiem. Podłodze do zbierania czego? Rynki nie ma tutaj. Rynki nie ma? Nie ma. I nie było. Ale dzwon jest z całkiem... Ten dzwon jest z innego materiału. No, jest on tu jest przeniesiony, nie? Przeniesiony z innego materiału, może być dzwon. I on jest duży. O kurde, ziemia. Weź lampę najpierw. Czy to są za gówna? Czyje? To nie są węże? Nie, już nie jest. Czekaj, żebyś się nie zaskoczył czymś, kurwa. Dobra, to czysto. No sam bym tu nie czekł. Nawet gdyby to zobaczył. No, strach w chuj, nie. Przychodzą też jakieś sobie pewne modły oddają. No dobra, mamy jest opór tutaj. Tam musi być dziura na dole. Musi być dziura. Grzebiemy nożem? Jest zaprawa, wiesz, tu jest zaprawa, spójrz. Aha, weź się podkop trochę. Było wszystko, to jest stary, a to jest nowy. Czyli wszystko było wykończone. Gładzone, błotem. Nie mogli, może była za miękki kamień, nie mogli zrobić równo maszynowo, więc potem chodzili, a to zmieniło. Ale na górze był w miarę dobry i też jest widać, odpadało zaprawa. Tak. Tak, to nie jest przybliżone skądś. Czekaj, jest to, zobaczmy, co to jest równe koło. Idealnie równe. Właśnie, to jest szlif centralnie. I tu widzimy dopiero, tam nie było takiego szlifu, tutaj jest. Zajebiste. Czyli przywozili specjalny materiał. Tylko po co? Tu na dole też jest, patrz, podłamane. Słuchaj, rozbili, wyciągli stamtąd to, co tam było i wstawili z powrotem nierówno już. No, może być. Tam, co mieli wyciągli, nie będę tam wsadzał ręki. Nie. Ale to wiesz, pokazane jest, jak głęboko to wchodzi. Jakieś tam... To jest inny kamień zupełnie, no. Na pewno. To musieli cokolwiek tam było. Oni to musieli to przynieść i wsadzić. No tak, ale jeszcze jest kurwa w chuj ciężkie. Weź to przytargaj tu.